Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na wydarzeniu artystyczno-kulinarnym pod nazwą Ukraina dla Buzka. Przebywający na terenie miasta i gminy uchodźcy pragną z całego serca podziękować władzom Buzka, mieszkańcom i wszystkim Polakom za wsparcie, za pomoc, za otwarte serce, a przede wszystkim za dach nad głową. Szanowny burmistrzu, drodzy Państwo, w imieniu obywateli Ukrainy, którzy przybywają na terenie gminy Busko-Zdrój, chcieliśmy podziękować za wszelką pomoc, życzliwość oraz wsparcie w tak trudnych czasach dla nas. I chcieliśmy również podziękować za możliwość zorganizowania dzisiejszego wydarzenia, które jest dowodem naszej wdzięczności za wszelkie dobro. Dziękujemy. Szanowni Państwo, drodzy nasi przyjaciele z Ukrainy, którzy w wyniku wyjątkowej agresji na wasz kraj przybyliście z konieczności tutaj do naszego miasta uzdrowiskowego Busko-Zdrój. Witam was bardzo serdecznie, zarówno was jako tutaj naszych gości z Ukrainy, ale wszystkich gości, którzy przebywają w naszych sanatoriach, są również turystycznie dzisiaj w Busku-Zdroju, a także witam bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców naszego miasta, naszej gminy. To wydarzenie, które tutaj zostało zapowiedziane, jest spontaniczne. Ono powstało w wyniku inicjatywy, jaką nasi goście przebywający od 2 miesięcy na terenie naszej gminy chcieli z całego serca tutaj pokazać, ale również i podziękować mieszkańcom Busko-Zdroju. To jest też nieprzypadkowe, bo Państwo wiecie, że myśmy świętowali święta Zmartwychwstania minioną niedzielę, miniony poniedziałek. Oni świętują dzisiaj i to jest dowód ich wiary, że ta wojna skończy się zwycięsko i zapanuje pokój na Ukrainie, nie będą ginąć niewinni ludzie. Dlatego w imieniu własnym wiceburmistrza Michała Marońskiego, pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która na co dzień koordynuje i pomaga wszystkim, którzy przebywają na terenie naszej gminy, naszego miasta, chciałbym jeszcze raz serdecznie wam podziękować, że tą inicjatywą, żeście wyszli, że zaprezentujecie dzisiaj nie tylko te występy artystyczne tutaj na tej scenie naszej pięknej muszli w Parku Zdrojowym, ale również te wszystkie potrawy, które właśnie na Ukrainie, szczególnie w takim okresie jak święta Wielkiej Nocy, się spożywa. W związku z tym jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy tutaj na tej scenie wystąpią, ale wszystkim, którzy włączyli się w tę inicjatywę, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Życzę miłego tutaj odbioru, ale przede wszystkim miłego pobytu i miłych nie tylko zakupów, ale miłych spotkań. Dziękuję. Tak dużo ludzi jest i my tam mamy taki kiermasz ukraiński. Zapraszamy was i tutaj, i tam, żeby wy spróbowali nasze ukraińskie jedzenie. I wszystkie pieniądze, które my dzisiaj będziemy mieć od was, pójdzie do naszego wojska. Nie dla nas, dla naszego wojska. Dla naszych żołnierzy, mężczyzn i kobiet, które teraz robią nam pokój w naszym kraju. Dziękujemy od wszystkiego serca i chcieliby dzisiaj jeszcze zrobić taki koncercik, podziękować wam, drogi nasi Polacy, zaśpiewać piosenek takich, jak my wiemy. Może wy coś wyuczycie razem z nami, zaśpiewacie, ktoś może zatańczyć, ale zaprezentować wam te od serca, co mamy tutaj dzisiaj, w takim pięknym dniu. Busko-Zdrój! Dziękujemy wszystkim! I teraz wesoła, fajna taka piosenka o miłości. Ja rozstanu u świecie twoich mri, twojeju stanu, a ty mnie zigri, a ja rozstanu lisze w twoich rukach, niechaj palaje zawsze ten wogonь i nie zasnę naszych serцях. I usi razem! Як у нас на Україні сіла не квітучі, як у нас на Україні
літу чи як у нас на Україні люди всі співуть. Хай же щастя буде в домі і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Дякуємо, ну, звичайно, велике дякуємо! Я сподіваюся, що ще побачимося не раз, і нехай вже буде в спокої. Запрошуємо вас до нас, до України, як тільки закінчиться війна, обов'язково кожного поляка і полькиню, всіх до нас в гості запрошуємо, обов'язково. Але наразі мусите нас терпіти. Я жартую. Дякуємо вас за вашу гостинність, за вашу мілость, за вашу терплівість, за ваше добро, за ваше вчуття, за ваше всіх, що ви для нас даєте від серця. Дякуємо всім вам, всім. До відзення, до побачення.